Bogdan Ciosek, dyrektor programowy festiwalu, przedstawiał nam jury. Ja pozwolę sobie raz jeszcze przedstawić to szacowne gremium i zaprosić na scenę, byśmy mogli poznać osobiście cały skład i później wysłuchać werdyktu na zakończenie tegorocznego festiwalu. Zapraszam pani Aneta Kizioł. Pani Jacek Kołczyński. Trzeci pan Jacek Sieradz. Oraz pan Sławomir Mrożek. Jaki to będzie festiwal. Myślę, panie dyrektorze, że czas parę zdań powiedzieć o tym, jaki on był. Bo oprócz tego głównego nurtu konkursowego wydarzyło się w trakcie tegorocznego festiwalu kilka ważnych rzeczy, o których warto w tym momencie powiedzieć. Wybaczcie państwo trenę, ale w ciągu 7 dni miałem 12 premier. Szanowni państwo, w ciągu tego czasu festiwalowego zaprezentowaliśmy naszej widowni ponad 20 realizacji polskich utworów mniej lub bardziej dramatycznych. Zarówno w planie żywym, czyli w konkursie 8-4, poza konkursem przedstawienia bliskiej zagranicy teatrów z byłych kresów, jak również utworów dramatycznych, dramaturgii współczesnej polskiej, zrealizowanych w Teatrze Telewizji oraz w Teatrze Polskiego Radia. Oprócz tego był szereg imprez towarzyszących, jak na przykład wystawa Andrzeja Mleczki rysunków satyrycznych, obrazujących, dotykających, śmiesznych stron naszej współczesności, jak zestaw dokumentu filmowego wybranego z krakowskiego, ostatniego krakowskiego festiwalu filmowego, który, polskiego dokumentu filmowego, który również ujmował ten problem w kontekście problemu funkcjonowania naszej rzeczywistości poprzez medium filmowe, filmu krótkiego i filmowego dokumentu. Szanowni państwo, jaki to był festiwal? Przede wszystkim był to festiwal, w którym na wszystkich przedstawieniach konkursowych były rzesze publiczności. Był to festiwal z mądrą publicznością. Publicznością nie reagującą nawykowo, tylko głęboko i mądrze słuchającą i odbierającą wszystkie zgłoszone propozycje bardzo uważnie i bardzo rozumnie. Nie było jakichś spontanicznych reakcji, były natomiast jakby głębokie refleksje, przynajmniej takie ja odnosiłem wrażenie. Jaki, może powiem, to nie był festiwal. To nie był festiwal ideologiczny, to nie był festiwal doktrynerski, ułożony według jednej formuły estetyczno-ideowej. To był festiwal pokazujący różnorodność myślenia nas, Polaków, tworzenia nas, twórców teatralnych, różnorodność form dramatycznych, różnorodność form inscenizacyjnych. On również pokazywał, jak bardzo się różnimy, jak bardzo jesteśmy nieraz od siebie oddaleni, ale jak również potrafimy się spotykać. Jak potrafimy się spotykać pod jedną, w jednej formule. Jak potrafimy dialogować, jak potrafimy dyskutować, jak potrafimy różnić się pięknie. Pokazywał również tych, których
historia opuściła. Pokazywał ich poprzez teatr. Poprzez teatr, który wiernie towarzyszy tym, którzy tam zostali. Poprzez teatr wierny, wierny swojej publiczności. I właśnie na pokazaniu takiego teatru, wiernie towarzyszącego swojej publiczności, wiernie towarzyszącego swoim dziejom, bardzo mi zależało. Te spektakle wzajemnie się oświetlały i wzajemnie się przeglądały. Przeglądał się Teatr Stary, Narodowy Stary Teatr w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy. Przeglądał się Teatr Imka w Teatrze Szaniawskiego z Wałbrzycha. Przeglądał się Teatr Katowicki w Teatrze z Bydgoszczy. Przeglądał się Teatr Polski z Teatrem Polskim za granicą. Również i zwróćcie Państwo uwagę, oglądali się wzajemnie, oświetlali i przyglądali się sobie recenzenci z polityki, recenzentka z polityki z recenzentem z Rzeczpospolitej, recenzent z dialogu z recenzentem z teatru. To na szczęście. A nad tym wszystkim był obecny Sławomir Mrożek, ten najbardziej z bezinteresownych polskich pisarzy. Serdecznie chciałem podziękować organizatorom za zaproszenie mnie do tej kreacji i serdecznie chciałem podziękować wiernej publiczności, która wiernie i licznie, jakże licznie, towarzyszyła tegorocznemu raportowi. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Dziękuję bardzo. 10 godzin naprawdę i aby tak zostało przez następny okres czasu, kiedy będziemy za rok podobnie, zaraz się dowiemy od pana prezydenta Marka Stępy, czy będziemy, czy nie będziemy, zapowie następną edycję. Proszę Państwa, ten festiwal od początku organizowany jest przez Teatr Miejski w Gdyni ze środków samorządu miejskiego pod patronatem pana Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni. A dziś razem z nami jest właśnie już wymieniony przeze mnie pan Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni. Witam serdecznie, panie prezydencie. To wszystko, co się wydarzyło przez 10 dni, nie mogło się odbyć bez wielkiego zaangażowania pracowników Teatru Miejskiego w Gdyni oraz dużej grupy wolontariuszy, współpracowników, którzy na co dzień pracują w teatrze i wokół tego teatru. Serdecznie proszę dyrektora festiwalu i dyrektora Teatru Miejskiego, pana Wojciecha Zielińskiego. Myślę, że to jest moment na to, byśmy sobie wzajemnie podziękowali za to, że ten festiwal się mógł odbyć w takim kształcie, jakim się odbył. Panie dyrektorze, proszę bardzo. Dziękuję za dopuszczenie mnie do głosu. Szanowni Państwo, tak się złożyło, że chciałbym tylko podziękować dzisiaj panu prezydentowi za opiekę, za uczestnictwo od pierwszego spektaklu w naszym, za opiekę władz miasta w sensie przede wszystkim finansowym, bo bez wsparcia oczywiście tego festiwalu nie udałoby nam się zrealizować w żaden sposób. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować jurorom zarówno Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, która była która odbyła się przed rozpoczęciem raportu, jak i jurorom festiwalu i raport. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Bogdanowi Cieskowi za kierowanie pracami biura festiwalowego i w tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom teatru. Tak się składa, że nasz zespół techniczny w tej chwili znajduje się w Imce na scenie Imki, gdzie demontuje spektakl, który Państwo mieli możliwość oglądać. I w zasadzie tylko dwóch przedstawicieli tego całego zespołu technicznego jest z nami, mianowicie pan akustyk, pan Miecznikowski i pan Krzysztof Werner Oświetleniowy. Na ich ręce dla całego zespołu serdecznie podziękowania. Cały szereg działań prowadziły inne osoby.
pani Marta Jezierna, która była koordynatorem z naszej strony wszystkich działań festiwalowych. Serdecznie dziękuję. Dziękuję panu Marzeniu, pani Sabinie Czuklińskiej, pani Ilonie Czerw, pani Jowie Wojciechowskiej, pani Pani Wysowskiej. Nie jestem w stanie wszystkich pracowników wymienić, ale bardzo serdecznie chciałbym jedną grupę. Grupę współpracujących z nami studentów, studentek i studentów. Chciałbym im bardzo serdecznie podziękować, bo obsługiwali zarówno Polskę, jak i Szczemowice. To tyle z mojej strony. Myślę i życzyłbym Państwu i sobie, żebyśmy się spotkali w roku przyszłym. Myślę, że w podobnym terminie listopadowym. Dziękuję Państwu bardzo za uczestnictwo w naszych wszystkich pokazach festiwalowych, z których tylko 1/3, jak już powiedział pan Bogdan Ciosek, stanowiły prezentacje spektakli. 2/3 to były dodatkowe kontakty z teatrem, telewizji, ze słuchowiskami Polskiego Radia, z wystawą i tak dalej. Dziękuję serdecznie Państwu, dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Proszę Państwa, no i nadeszła ta chwila najważniejsza, na którą wszyscy czekamy. W imieniu jurorów werdykt przedstawi pani Aneta Kizioł. Dobry wieczór Państwu. Pan dyrektor mówił o pięknym różnieniu się. Ja muszę z wielką satysfakcją powiedzieć, żebyśmy się pięknie zgodzili. I ten wynik naszej zgody zaraz Państwu odczytam. Protokół z obrad jury 6. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych Raport z dnia 26 listopada 2011 roku. Teatr Miejski imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni informuje, że jury Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych Raport w składzie Sławomirze przewodniczącym, ale tak być ja, Jacek Cieślak, Jacek Kopciński, Jacek Sieracki, po obejrzeniu 8 przedstawień konkursowych postanowiło przyznać nagrodę główną festiwalu w wysokości 50 tysięcy złotych Teatrowi Imka z Warszawy. Proszę o uzasadnienia jeszcze. Za spektakl generał Jarosława Jakubowskiego w reżyserii Aleksandry Popławskiej i Marka Kality. Jest to nagroda za ambitną, zarówno w wymiarze literackim, jak i teatralnym, próbę zmierzenia się z postacią, która wciąż wywołuje w Polsce kontrowersje. Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić naszą radość z faktu, iż próby tej podjął się teatr prywatny. Jury pragnie również docenić spektakl Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Był sobie Andrzej po Władymirskiego w reżyserii Moniki Strzemki za podjęcie coraz bardziej aktualnego tematu odpowiedzialności elit za kształt życia społecznego i kulturalnego w Polsce. Tu następują nasze podpisy zgodne. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie dyrektorze, proszę pana profesora Marka Sterbrocka, Wojciecha Niskiego, dyrektora Panu, o wręczenie statuetki głównej nagrody 6. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych Raport. Przypominamy, że nagroda w wysokości 50 tysięcy złotych trafia również do całego zespołu. Moje pytanie to demograficzne, więc dla osoby, która przemówi do nas. Cieszy się z tego sukcesu. Panie Oli, zapraszamy. No, jest...
jesteśmy bardzo zaskoczeni. No, nie przypuszczaliśmy, znaczy Jarosław piękną sztukę napisał, ale nie przypuszczaliśmy, że jakby to razem tak, taki da wynik. Jest bardzo, bardzo dziękujemy, bo praca w teatrze prywatnym jest trudna, więc myślę, że to 50 tysięcy nam się bardzo przyda. Bardzo, naprawdę, bardzo dziękujemy. Ta praca była niezmiernie trudna, więc tym bardziej no, jest nam miło. O to spełnia się mój sen, bo po prostu tylko w jakimś najbardziej szalonym śnie mógłbym sobie wyśnić, że dostanę nagrodę za napisanie sztuki, kiedy w jury będzie mistrz Sławomir Mrożek. No to jest po prostu dla mnie coś niesamowitego. Dwie rzeczy są mianowicie do załatwienia formalne. Mianowicie zespół otrzymuje protokół, również z oryginalnymi podpisami całego jury, jak również certyfikat na otrzymaną maskę. A chcielibyśmy jako organizatorzy bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować małżonce pana Mrożka. Bardzo serdecznie zapraszamy. Państwo jeszcze pozostali, bo tak trochę nietypowo. Chciałbym poprosić pana Marka Stępa, celowo nie wymieniam nazwy funkcji. Pan Marek Stępa oglądał, tak jak już powiedział tutaj jeden z dyrektorów, oglądał kilka spektakli, był widzem. Z tego co wiem, ja mogę to zdradzić, tymi dniami często spotykamy się tutaj na różnych spektaklach. Lepszych, gorszych, kiedy było dobrze i kiedy było gorzej w Teatrze Miejskim w Gdyni, bo były różne to czasy historyczne. Panie Marku, gdyby pan, jeśli pozwoli pan, gdyby pan chciał tak ze dwa zdania od siebie powiedzieć, nie jak prezydent do nas wszystkich, tylko jak widz, który przychodzi do teatru. Jak pan ten festiwal widzi jako ten człowiek, który przychodzi do teatru, tak jak my wszyscy. Zapraszam serdecznie, a potem oczywiście poproszę w majestacie władzy o zamknięcie festiwalu pana prezydenta. No proszę państwa, to było tydzień. Pan dyrektor Ciosek powiedział, że to był tydzień, tylko że to był taki wyjątkowo długi tydzień, bo ośmiodniowy. 8 dni to jest dużo, ale chyba ci z Państwa, którzy byli po prostu widzami, nieobciążonymi obowiązkami organizacyjnymi, no zauważyli, że ten tydzień przebiegł bardzo szybko. Codziennie nowe wrażenia, codziennie nowe kontrowersje, przynajmniej muszę powiedzieć, niektóre ze spektakli, które widziałem, wywołały we mnie sprzeciw swojej zawartości ideowej. Muszę przyznać szczerze, nie podjąłem tego wątku na dyskusjach tutaj po spektaklach. Mam o to do siebie żal, ale no tak się stało. Natomiast
cieszę się bardzo, że tym jednogłośnym werdyktem jury zwycięskim został ogłoszony spektakl, który oglądałem bez poczucia, że ktoś fałszuje historię, chociaż, tak jak powiedziała pani reżyser na spotkaniu, pokazuje postać historyczną, złożoną i nie stara się wydawać wyroku, tylko pokazuje to, co do czego się wszyscy zgadzamy, że nikt nie jest do końca zły, nikt nie jest do końca dobry. To państwo pokazali, chociaż trzeba też jasno powiedzieć, że czyny pewne są albo złe, albo dobre. Tak? Człowiek może się miotać między różnymi sytuacjami, zachowywać się raz tak, raz tak. Może w związku z tym nigdy nie zasłużyć na ostateczne potępienie albo ostateczne wywyższenie, ale pewne konkretne czyny są albo dobre, albo złe. Nie chcę się zagłębiać w tej wypowiedzi w analizę głównej postaci, bohatera tej sztuki, ale mam chyba, myślę, że wiemy, że w jej życiorysie pewne większość, nawet zaryzykowałbym taką tezę, większość czynów to były te czyny, które zasługują jednak na jednoznaczne potępienie. Sztuka tutaj, czy sposób jej pokazania nie rozstrzyga tego, to jest tylko kwestia naszej świadomości, odbiorcy. Bardzo się cieszę, że tak ona została pokazana, że pozwala każdemu z nas pozostać przy swoich przekonaniach, nie przy moich, jednocześnie nie wchodząc w jakiś, no, bez poczucia dysonansu, tak, po wyjściu, po obejrzeniu tego, co państwo zaproponowali, jako początek do ewentualnych dalszych analiz. Nie było tak niekiedy w innych spektaklach, ale wszystkie były interesujące, bo podejmowały ważne tematy. Można się z kimś nie zgadzać, można się z kimś chcieć nawet pokłócić, ale fakt, że interesują nas te same tematy i na te tematy się chcemy kłócić, no to już jest bardzo dobrze i to znaczy, że nie jesteśmy obojętni i to jest chyba ten powód, dla którego w Gdyni chcemy gościć. Nie powiem tutaj niczego sensacyjnego, jeżeli ktoś oczekiwał, że informacja będzie inna, no to oczywiście się zawiedzie. Chcemy tutaj gościć festiwal współczesnego polskiego dramatu. Chcemy oglądać też sztuki, które odnoszą się do naszej współczesności w różny sposób. Pewnie nigdy nie będzie tak, że zawsze będziemy się zgadzać z tym, co będą nam proponowali tutaj artyści, ale że będziemy mieli tą okazję do rozmowy, to będzie ta wartość, z którą chcemy mieć tutaj do czynienia. W związku z tym, no, powiem teraz tą rzecz oczywistą, której oczekiwał prowadzący. Oczywiście za rok spotykamy się na 7. raporcie. Będzie to, mam nadzieję, i to ze strony organizatorów takie zapewnienie mogę złożyć, będzie to raport jeszcze wnikliwszy, jeszcze bardziej szczegółowy, bogaty w detale, w związku z tym, mam nadzieję, jeszcze bardziej ekscytujący i frapujący niż ten 6., który właśnie dobiega do końca. I jak rozumiem, mogę już teraz powiedzieć, panie prezydencie, że oficjalnie, proszę o zamknięcie festiwalu. No właśnie, więc ten siódmy, który czeka nas za rok, umarł król, niech żyje król, 6. odchodzi do historii, tym samym uważam go za definitywnie zamknięty.